Siemano, Bartek z tej strony, kanał Profidoktor, witam. Dzisiaj kontynuacja, słuchajcie, naszego zmarźluszka. Nie było nigdy wymiany infuzora tłoka właściwie w tego typu ekspresie. Tutaj, jak pamiętacie, sprzed tygodnia film, okazało się, że w tym miejscu gdzieś jest pęknięty ten element, ponieważ przy wymianie, podsumowując, jeśli nie widzieliście, tu wam się pojawia zeszłotygodniowa miniaturka, zajrzyjcie sobie, bo to ważne, żebyście znali historię tego ekspresu. W dużym skrócie, słuchajcie, to wymienione, filterek wymieniony, który jest tu. Ekspres zamarzł, pani bodaj z salonu fryzjerskiego wyjechała na wakacje, a to jest jakiś lokal taki, w którym spadła temperatura do temperatur ujemnych, wszystko zamarzło. No i summa summarum, okazało się, że tutaj nie jest problem w uszczelce, tylko skądś tam psika woda. No słuchajcie, woda pęcznieje podczas zamarzania. Można sobie narobić szkód. Pamiętajcie o tym, powtórzę jeszcze raz. Nowoczesne, trochę wyższe modele wszelakich marek mają coś takiego jak odparowywanie, więc jeśli zostawiacie ekspres na dłużej, na urlop, nie wiem, na działce, gdzie może zamarznąć, albo generalnie będzie długo stał, to dokonajcie tej procedury odparowywania. To jest w instrukcji każdego ekspresu, który ma taką funkcję. I tyle. Słuchajcie. Zapraszam, kontynuujemy, wymieniamy ten tłok. Dzisiaj mam nadzieję kompaktowy film, bo rozruchowo po urlopie. Zapraszam państwa. Jedziemy na ekspres, odpalamy lampy, wyciągamy wodę. Jestem tutaj przygotowany w pełni, mam nadzieję ciche. Żeby dostać się do infuzora, trzeba tu parę procedur wykonać. Parę procedur, czemu ty tak piszczysz? Ten ekspres, jak już widzieliście na poprzednim filmie, jest w miarę nowy, w miarę świeży, no ale no, ekspresy nie są dostosowane do zamarzania. Zaparzacz podjechał do góry, muszę go wyłączyć, żeby wymienić tłok. Muszę go wyłączyć w sposób, słuchajcie, prawidłowy, bo ja go wyłączyłem, jak zaczęła ta woda się lać awaryjnie, zresztą dokładnie tak, jak zrobiła to, słuchajcie, klientka. Więc musimy go włączyć do prądu, bez wody, mam nadzieję, że się uda. On się powinien ustawić. Co niniejszym, słuchajcie, czyni. Chodzi o tą część, zanim on się ustawi, to wam pokażę. Chodzi o tą część, to jest tłok. Tu nie ma infuzora tak naprawdę, chociaż to można nazwać infuzorem. No generalnie tłok, widzicie, nówka sztuka, piękny, czyściutki. Można się, słuchajcie, przyjrzeć tej konstrukcji. I powtórzę to, uprzedzając komentarze. Powtórzę to, na własną rękę możecie sobie to rozkręcać, możecie sobie w tym dłubać, możecie sobie w tym grzebać. Czyścić tam w środku, natomiast w warunkach serwisowych, gdzie należy na to dać gwarancję, się tego nie robi po prostu. Wkłada się nową część i tyle. Co my musimy zrobić? Musimy sobie obrać ekspres, żeby mieć dobry dostęp. Więc na pewno ściągamy Tadeusz Wajchę przełóż. To może sobie tu wisieć, nie przeszkadza. Przy okazji kontrola zaworu, ale tak jak mówiłem, słuchajcie, ten ekspres to jest funkielnówka. Wyłączmy go z prądu, co bym się nie pobudził zbytnio. Pozbądźmy się tacki, słuchajcie. Wyjmijmy sobie zaparzacz. No widać, że to jest w miarę nowy. No tutaj okruszki kawy, ale to nie przeszkadza. Tu macie rurkę spustową. One w starszych modelach tych DeLongów potrafią już spękać. I teraz chyba nam się przyda gąbeczka. To trzeba by tu było przetrzeć, żeby nie narobić bałaganu. Ciekawa jest ta wymiana, dlatego chcę ją wam pokazać, bo w starszych modelach to się zdarza, tutaj to wiadomo. Mróz narobił szkód, czyli tak naprawdę na własne życzenie użytkownika. Jakby wam to pokazać, wiecie co? Pozbądźmy się tej elektroniki ekranu. Będzie nam wygodniej. Nie będziecie musieli krytykować mnie, że się jej nie pozbyłem. Delikatnie przytrzymujemy. No tutaj ładnie wszystko wychodzi. Ekran sobie damy. A gdzieś tu powiedzmy. Ekran, panel, tu nie ma ekranu, panie Kofiku. Działamy. Pełno kawy od klientki. Wypadałoby się jej, słuchajcie, pozbyć, żeby nie narobić tutaj bałaganu. I pod koniec, jak już naprawimy ten ekspres, chcę powiedzieć dlaczego, tak jak jest w tytule filmu, uważam, że ten ekspres dla osób starszych jest idealny, bo to wiem tak naprawdę od was, od klientów, od użytkowników, że on się idealnie sprawdza w warunkach, gdzie, nie uogólniając oczywiście, gdzie starsza osoba potrzebuje często mieć prostotę tutaj obsługi, bo wiele osób, wspominałem o tym już nieraz na filmach, kupuje jakieś skomplikowane, zaawansowane elektroniczne ekspresy mamie, teściowej,
I potem te osoby boją się cokolwiek z tym ekspresem, słuchajcie, zrobić. Wiem to też właśnie od tych zainteresowanych osób, że z byle czym do mnie przychodzą. Dobrze, dobrze, ja doradzam w takich sytuacjach, nigdy nie biorę za to pieniędzy. No ale to jest dla nich kłopot, tak? Nie dość, że muszą targać ten ekspres, najczęściej to nie jest żaden problem, nie potrafią odkamieniać. No miejcie to na uwadze. Ten ekspres jest fajny pod tym względem, ale to na podsumowaniu filmu. A bierzemy się za infuzorę. Infuzorę Cicore. Połóżmy go na boku. Nie będzie to dla mnie wygodne, ale generalnie tu są cztery wkręty. Pierwsze co? To oczywiście musimy się pozbyć zawleczki i wyciągnąć ten wężyk. To jest podstawa. Niech on sobie gdzieś tutaj wisi, nie powinno się z niego raczej lać. No i co? Odkręcamy te trzy wkręty. Tylko ja wam pokażę i zaraz go postawię z powrotem na koła. Dlaczego? Już mówię. Bo one są na podkładkach wewnątrz ekspresu. Najpierw zaczniemy od przednich, już wam to pokazuję. Tu się trochę woda leje, ale to nie przeszkadza. Jedna z tych śrub, bo to są śruby, wystaje tu, widzicie? Widać ją, czekajcie, przytrzymam. Widać ją tu, prawda? O, tam błyszczy się. Więc tu mamy nakrętki i je musimy trzymać, słuchajcie, żeby to wykręcić. Najczęściej udaje się palcami, tam są też podkładki. Miejcie to na uwadze. To jest dosyć nowy ekspres, więc to raczej nam pójdzie łatwo. O, mamy wkręt. Czy tu jest podkładka? Nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Nie, tutaj akurat jest bez podkładki. To są tego typu śruby, spójrzcie. I pamiętajcie, bo one się różnią długościami. To była przednia. Druga będzie tu pod zbiornikiem wody. Nad zbiornikiem wody właściwie, widać ją, prawda? No więc tutaj mamy łatwy dostęp, gorzej będzie z tyłu, ale to zaraz zobaczycie, kręcimy. No właśnie, ona już nam się obraca, więc trzeba tu zrobić blokadę albo włożyć nasadkę, one są tu dosyć świeże. Nie wiem, czy ja ją wykręcam, tak, już ją widać, wyłazi. Wyłazi, już właściwie chyba jest odkręcona nawet, nie, jeszcze nie. Jeszcze chwila, słuchajcie, cały ten element będzie nasz. Wypycham do góry, podkładka jest tu od wierzchu, na tej akurat, o widać, kontrująca. Nakręcam sobie, żeby nie pogubić w tym moim chaosie totalnym. No i dwie z tyłu, jeszcze, tu już możemy zamknąć, jeszcze, ważne. No trzeba odkręcić uziemienie, kluczowa rzecz. Mocno trzyma skubaniec, no to. Go, go. Go, go. Idzie. Dobra. Wiem, będziecie pisać, że przydałby się widok z góry. Przydałby się. Pomyślimy o tym. Powtarzam. Penseta. Wszystko w swoim czasie, wiecie. Wszystko w swoim czasie. Mamy wkręt. Tu jeszcze się schowała. O. Podkładka też kontrująca. To mamy wyciągnięte. Co my tu dalej mamy? Musimy odłączyć przewody od mikroswitcha krańcowego, który jest na infuzorze, który wykrywa nam, jak podjeżdża do góry zaparzacz z kawą lub sam zaparzacz. No i to już nam tu zostaje, ale przewody trzeba wyciągnąć i idziemy na tył. I tu prawdopodobnie będzie trochę więcej roboty, bo trzeba będzie wyjąć, słuchajcie, grzałkę, bo tu mamy te dwa wkręty do wykręcenia, kolejne mocujące. No ale trzeba się do środka dostać, więc widzicie, niby taka prosta wymiana, ale trzeba trochę tu narozbierać. Wykręcamy mocowanie grzałki, trzeba to wszystko będzie teraz porozpinać, słuchajcie, to może zostać. Drugi wkręt od grzałki jest tutaj. Zgubiłem moją końcówkę cieniutką, będę się męczył tą taką dużą, ale może się uda, słuchajcie, trzeba wypiąć zwrotny przewód od przelewu pompy, od zaworka pompy. Wypleść go tutaj ładnie, żeby nam nie przeszkadzał. Można go wsadzić gdzieś tu. I trzeba będzie wypiąć na przykład pompę, no żeby tą grzałkę móc wyciągnąć, tak? Musimy się dostać tam do środka, nie musimy jej tak naprawdę chyba fizycznie, nie pamiętam, nie musimy jej chyba fizycznie wyciągać z ekspresu, ale to się przyda wyjąć. I co? I ta grzałka już mi powinna wyjść. Przynajmniej w dużej teorii. Bo nie pamiętam, to chyba idzie do góry. Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam?
czy jeszcze czegoś nie odkręciłem. A, świeci się jak byk, ale ten byk ślepy. Więc jeszcze ta. Chodź tu. Mamy to. No i teraz, o, ta grzałka wychodzi. Teraz, żeby nie pozalewać, jej nie musicie wyciągać tak naprawdę. Można ją sobie położyć tu. To, żeby się z niej nie lało do młynka zwłaszcza. No i mamy dostęp, jak widzicie, do tych dwóch wkrętów. Więc trzymam palcami, mam nadzieję, że puści. No chodź. Widzicie, nowy ekspres. Tu się wszystko ładnie rozkręca. W wielu ekspresach, tutaj są podkładki duże. W wielu ekspresach, tutaj jest pozalewane po jakichś wyciekach. Te nakrętki potrafią być pordzewiałe. Nie idzie to wtedy tak lekko. No ale tu na szczęście idzie to jako tako. Tu też jest duża podkładka, która mi tu właśnie spadła. Widać. Pilnujcie tych podkładek, bo tu naprawdę pracują spore siły. Żeby nie było potem, że coś chrupnie, coś się złamie, że będzie krzywo najeżdżał zaparzacz na tło infuzora. No bo się coś może wydarzyć, tak? I jeszcze tu musimy wypiąć wężyk ostatni. No i co? Wyjdzie nam to? Widać, ile jest wody w infuzorze. Tu właśnie pokazuję od razu, jest ten spust, który w wyższych modelach DeLonghi. To nie jest normalne, słuchajcie. To nie jest normalne, że tu jest woda. Ja spróbuję ją stąd wylać. No ale to jest normalne, jeśli tu jest pęknięcie. I teraz przyjrzyjmy się, słuchajcie. Zróbmy tu trochę porządku. Przyjrzyjmy się temu infuzorowi, bo on ma prawdopodobnie pęknięcie tutaj na tej złączce białej. No ona jest niewymienialna w normalnych warunkach. Ale pewnie tego nie dojrzymy, bo to widzieliście na poprzednim filmie, jak to pryskało. To jest raczej mikropęknięcie. No jak tu wszystko zamarzło, słuchajcie, no to miało prawo się tu zadziać. Tak jak mówię, można sobie narobić kosztów prostą rzeczą, o której się nie pamiętam, gdzie ile się wody z tego wylewa. Prostą rzeczą, no ale trzeba o tym pamiętać. No i co, słuchajcie? Nawet przychodzi z kompletem wężyków, co ciekawe. Więc ten jegomość niech tam stoi. Przesmaruję to, co powtarzam, przesmaruję o-ring, żeby się ładnie ułożył. Tak naprawdę ten wężyk mamy, więc go zostawmy. To jest nówka sztuka ekspres, więc po co sobie dokładać roboty, po co dokładać do ceny. Przełożymy tamten, będziemy wszystko sprawdzać. Wyciągamy ten wężyk, uszczelka nam tu została. I co dalej? To wymienimy, bo tego nie wymienialiśmy. Tutaj nie pogubcie, spójrzcie, tu są takie podkładki. One muszą tu leżeć, w nie... to są jakby pozycjonujące, tu są takie. Żeby wam to nie spadło, żeby wam się potem nie gibał ten infuzor. No i co? Szybko, sprawnie i na temat. Wkładamy odpływ, spust, przelew, jak zwał, tak zwał. Tu, żeby nie poprzecinać przewodów, tu są takie dziurki pozycjonujące. Możemy włożyć od razu wężyk od dyszy. Nie wiem, czy coś widzicie, mam nadzieję, że tak. No i wkładamy tą zawleczkę tutaj. Poczekajcie. Muszę sobie inną pęsetkę do wkładania tych zawleczek zorganizować, bo ta jak ścisnę mi prostuje tą zawleczkę i to jest troszkę denerwujące. Ale damy radę. Dawno nie wymieniałem infuzora w tego typu ekspresie. Zawsze sprawdźcie, czy to działa. Tu wszystko siedzi, sprawdźcie, czy się nie giba. To za chwilę. Można już wpiąć przewody. Jeden i drugi, te, które odpinałem, tu je widzicie. Mogę nawet trochę oddalić. Od krańcówki, tutaj dowolność, bo to jest tylko przewodzi, nie przewodzi. Z tego co pamiętam, ta krańcówka cały czas przewodzi prąd, jak się wciśnie, to przestaje. Ale mogę się mylić, tak jak mówię, nie pamiętam tego dokładnie. Tu od razu cable management, bo tu jest prosty. Od razu. Wkręcamy, słuchajcie. Wkręcamy uziemienie. Najlepiej jeszcze, jakby szła w dobre obroty. Trochę to źle się tu ułożyło, więc odkręcam, poprawiam i dokręcam. Siedzi. Teraz odwracamy, słuchajcie, sytuację, czyli wkręt, śruba. No i jedziemy tutaj z powrotem. Mogę wam to nawet teraz trochę przybliżyć. I jedziemy tutaj z powrotem, czyli wkładam sobie śrubę.
tu była podkładka. Pamiętajcie, one są dosyć ważne w tym przypadku, te podkładki. I podkładka na śrubę. I nakrętka. Na razie sobie poprzyłapuję i potem będę dociągał. Właściwie tak lekko można przyłapać, ale na razie nie dociskajcie. Czyli... Dobra. Kolejna. Wchodzi nam tu. To jest dosyć prosta, słuchajcie, operacja, no ale trzeba wiedzieć, że trzeba grzałkę wyciągnąć, żeby się dostać do tej śruby. Odkręcicie, odkręcicie od zewnątrz, to powpadają wam nakrętki w różne dziwne miejsca, tak jak mi właśnie próbują. No i potem może się zrobić jakieś zwarcie. No trzeba tego pilnować, słuchajcie, trzeba tego pilnować. Nie kosztuje ta część dużo, zresztą podsumowanie finansowe było w poprzednim filmie, ale tu je wrzucimy również. Ja wam powiem, ile taka usługa kosztuje. Pytacie często o te ceny, tylko pamiętajcie, jaki dzisiaj mamy dzień. To jest wycena aktualna na dzień dzisiejszy. Ceny się zmieniają, różnie bywa, więc żeby nie było potem za 3 lata, że cena była taka jak 3 lata wcześniej. Pamiętajcie o tym. No i teraz wracamy do tematu przodu, czyli tu wjeżdża jedna. Wyszła już mi tu od spodu, co będzie pewnie widać. Widać ją tam? Gdzieś? Widać, tu wystaje. Grzałka fruwać zaczyna. Nie przechylaj. Tu było bez podkładki, więc dojeżdżamy ją. Mało dzisiaj widać, ale no generalnie zasada tutaj jest prosta. Trzeba to odkręcić, potem trzeba to kręcić. Dobra. I ostatnia z podkładką kontrującą od góry. Wjeżdża nam tu. Wychodzi nam tu. Dobrze widzę, dobrze widzę. Więc... Kręcamy ostatnią, dociągamy wkręty, śruby, teraz mówię śruby, wkręty na śruby. Dociągamy wszystkie. Najlepiej po przekątnej, słuchajcie. 2, 3, 4. I mamy to zrobione. No i teraz co? Tu mamy wpięte. Tu mamy wpięte, trzeba zamontować grzałkę i w grzałce wymienimy ten przewód, ponieważ tej złączki na poprzednim filmie nie wymienialiśmy. A przypominam, ekspres zamarzł, więc różne rzeczy mogły się tu dziać. I teraz musimy wyjąć zawleczkę. Tutaj producent przewidział, bo ona jest do wyjęcia tędy. Jest nacięcie technologiczne, brawo, nie widzicie, bo wam zasłaniam. O, bo tam nie ma miejsca na wyjęcie tej zawleczki, ale można ją wyciągnąć, słuchajcie, tędy. Pochlapałem trochę, zaraz to wytrę. Wyciągamy. Czy tu przyszło nam z uszczelką? Oczywiście, że nie, więc jeśli mam, a chyba jeszcze mam, to założymy nową. Miejmy nadzieję, że mam, słuchajcie, nową uszczelkę. Smarujemy. Ona idzie tu, chcę wam to pokazać. Ona idzie tu. I na to nachodzi przesmarowana, na to nachodzi ta złączka. Nakładamy ją. Wkładamy tutaj tą większą zawleczkę. I mamy temat załatwiony. Trochę tam kapie, widzę. Nie denerwujcie się. Zaraz będziemy tu przedmuchiwać. Temat mamy ogarnięty, czyli grzałkę wkładamy, słuchajcie, teraz na miejsce. Od razu, zanim przykręcę, pompa. Pompa. Wkładamy pompę, tu nie zapomnijcie o żadnym przewodzie. To on wchodzi, tam jest wylot z pustu, jakby zaworu bezpieczeństwa pompy, to musi trafić nam tam. Może od razu zapleczmy to tak, jak powinno to być zaplecione, żeby się tu nic złego nie działo. O, już na tym wężyku, słuchajcie, trzyma się ta grzałka. Tam dobrze włóżcie, ciężko tu rękę zmieścić, ale może sobie pomożemy jakimiś kombinerkami. Dobrze tam włóżcie, bo gdyby strzelił ten zawór, gdyby był jakiś opór, no to żeby wam nie spadł tam ten wężyk. Siedzi. No i co? Tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy wpięte, tu mamy wpięte. Tuśmy nic nie rozpinali. No to trzeba przykręcić grzałkę. No bo co pozostaje? Nigdy nie pamiętam, gdzie te przewody szły. Jak ona tu szła, jakoś tak. Na pewno szedł tu, bo o nim zapomniałem przy wykręcaniu.
sprzęgiełko na lżej pokręcimy w plastiku. Dobra. Mamy jeszcze jedną, która tu coś nie naszło, trzeba poluzować. O, tu musi nam ładnie wejść. O, z tego co pamiętam, śrubka idzie tu. Może się nie mylę tym razem. Idzie nam tu i idzie nam tu. Czyli właśnie, widzicie, nie mam magnetyzera na tej końcówce. Nie wiem, gdzie posiałem poprzednią, więc wspomogę się pensetą. No bo jak inaczej? Jak inaczej sobie z tym poradzić, słuchajcie? Jak nie wspomóc się pensetą? Celujemy i nie łamiąc końcówki, mam ciche nadzieje przynajmniej, kręcamy. No i grzałka siedzi. Tu mamy wszystko wpięte. Tu mamy wszystko poprowadzone, słuchajcie. No to pora go odpalić. Trzeba go tylko jeszcze przedmuchać. Zostało nam zableczek, no ale wypinaliśmy przewody. Czyli mamy tutaj rzeczy niepotrzebne z tyłu. Krateczkę możemy już z powrotem włożyć, słuchajcie. I tak to wygląda. Tak wygląda wymiana infuzora w tym ekspresie. Ja go osuszam, słuchajcie. Odpalamy i wyciągamy już gąbkę, odpalamy i powiem wam, dlaczego ten ekspres jest fajny, dlaczego warto go starszym osobom kupić. No i zrobimy oczywiście na nim kawę, także zaraz siedzimy. Dobra, odpala się, wracamy i patrzymy. Interesują nas te miejsca wszystkie, słuchajcie. Żeby to było widać, tu mamy elementy. Element wymieniony plus pozostałości. No i ja oczywiście ręka na pulsie. Czekamy. Mam nadzieję, że on się nagrzewa, słuchajcie. Ale nie wiem tego na 100%, bo nie widzę. Dajmy mu chwilę. Dobra. Czy coś się gdzieś leje? Tu sucho, tu sucho, tu sucho. Tu wygląda na to, że jest wszystko ok. Widzę wodę z przodu, więc też wygląda ok. Tu mamy sucho, tu mamy sucho, tu mamy sucho. Z grzałki się nie leje, więc wygląda na to, że się uda. Dlaczego ten ekspres moim skromnym zdaniem jest fajny dla osób starszych, dla osób, które nie chcą mieć skomplikowanego urządzenia? Spójrzcie. Przygaszę już trochę to światło. Wajcha za chwilę. Ilość objętościowo kawy, ile ma być. Wiadomo, tutaj nie ma mililitrów. Być może, że w instrukcji są opisane. Natomiast no widzicie, kręcicie wskaźniczkiem. Może ja nawet to przybliżę. Kręcicie sobie wskaźniczkiem. To będzie objętość kawy, czyli ile wody przez kawę zostanie przelane gorącej. Tu macie moc, która oznacza nic innego jak czas mielenia młynka. Na tym ustawieniu to jest kawa mielona, czyli on nie uruchomi młynka, tylko będzie próbował z tej namielonej kawy, którą tu wsypiecie. Czego odradzam, słuchajcie? Odradzam tego, bo robi się bałagan. Ja zawsze na maksa, no sami wiecie. Pojedyncze espresso, podwójne espresso, czy też podwójna kawa, bo możecie sobie podstawić na przykład w taki sposób, chociaż to nigdy nie jest dwa razy tyle namielonej kawy, słuchajcie, co pojedyncza, więc dla mnie nie ma to ustawienie sensu większego, ale będzie mocniejsza, to na pewno, jeśli naciśniecie podwójną. No i pokrętło pary, które zaraz zademonstruję, ale najpierw, słuchajcie, mocna dzida, też na DeLonghi Magnifica. Fajny ekspres, on z tego co pamiętam, zresztą tu pojawi wam się napis, kosztuje mniej więcej tyle. W zależności od sklepu oczywiście. I naprawdę prosty w obsłudze, zaraz wam jeszcze pokażę, co warto tutaj, co tak naprawdę, na czym polega obsługa, ale najpierw zapaszmy dzidę. No i teraz mamy, dosypię jeszcze, bo dużo zeszło, teraz mamy czystą dzidę w wykonaniu ekspresu DeLonghi Magnifica. Czekamy. No i zobaczymy. Pięknie się parzy. Te DeLonghi dosyć szybko parzą kawę, ale jak na tak prosty ekspres za tak niewielkie pieniądze, no to spójrzcie. Na białym tle. No wygląda to zacnie, nie? Nie da się ukryć. Kawka na bok. Spienianie mleka.
kubek stalowy, plastikowy, jakikolwiek, dosyć głęboki, nalewacie sobie zimnego mleka, naciskacie sobie guzik pary. Czekacie, aż przestanie mrugać. Może ja to pokażę na pustej szklance, bo tu mi zacznie chlapać. Czekacie, jak ekspres będzie. On sobie tutaj wykonuje pewne ruchy, mniejsza o to, co on robi. Jak będzie gotowy do spieniania mleka, wkładacie, czekacie, aż przestanie mrugać ta kontrolka. Jest gotowy, odkręcacie na on. To oczywiście powinno być zanurzone w mleku. No i tak wygląda spienianie. Metalowe dzbanki w kawiarniach są dlatego, że przez metal czujecie temperaturę od razu tego mleka, które jest w środku, szkło jednak trochę się musi nagrzać. Tak wygląda, słuchajcie, spienianie. Jeśli natomiast wyłączycie ten przycisk, on teraz pokazuje, że jest zbyt gorąca grzałka, żeby robić kawę. Trzeba poczekać, aż przestanie to mrugać, lub w trybie, gdy wyłączony jest ten przycisk, on puszcza gorącą wodę. Można go w ten sposób wystudzić. Widzieliście, jaka szła temperatura? W tej chwili on już puszcza gorącą wodę. W ten sposób można sobie uzyskać gorącą wodę z tego ekspresu. I teraz już grzałka jest wystudzona. Można zaparzyć kolejną kawę. No i tyle, moi drodzy. Naprawdę prosty ekspres w obsłudze. Wyłączmy go, pokażę jeszcze, co należy zrobić, jak należy o niego dbać. Światło włączamy. Niech on się wypłucze. Zabieramy niepotrzebne rzeczy. Wytrzyjmy tu trochę, słuchajcie, żeby wyglądało to dobrze. Wiadomo, zbiornik wody umyć. Jeśli wylewka wam się już zapuści, nie leje się wszystkim, macie tu do niej dostęp, można tu napsikać jakiegoś odtłuszczacza i przepłukać tą wylewkę. Tu jest wlot wylewki, można tutaj strzykaweczką, lejkiem jakimś wlać. Tacka, no to jakby nie trzeba nic dodawać. Spójrzcie, jak wyglądają kejki z dzidy. Całkiem dobrze. Tackę należy umyć, to jest oczywiste. No i co? I tutaj tak naprawdę opłukać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, zależy ile kawy pijecie, włożyć z powrotem, tu sobie odkurzyć odkurzaczem, przetrzeć wilgotną szmatką. Cała filozofia obsługi tego ekspresu jest naprawdę łatwy, jest naprawdę prosty. No i tyle. Zakończona naprawa zmarźlaczka. No niestety, narobiło się szkód. Ten element, filterek z boku, wszystkie złączki. Koszt takiej naprawy na dzień, na końcówkę lutego 2024, to jest około 450 zł brutto. Tak to wygląda, słuchajcie. W zależności od tego, co byśmy tu jeszcze robili, ale ekspres jest w miarę świeży. No niefortunny przypadek. Nie pomyślała klientka, że on może zamarznąć. No i narobiło się szkód, bo tak naprawdę w tym ekspresie wszystko jest ok. Poza tym, co zamarznięta woda narobiła szkód. Od poniedziałku już możecie zamawiać nasze kawki. Coffee Doctor Czerwona. 60% arabiki. 40% robusty, kawa zbalansowana, dosyć mocna kofeinowo, dosyć lekko goryczkowa, absolutnie niekwaśna. To jest sztuka pierwsza. Coffee Doctor zielona, 85% arabiki, 15% robusty. Delikatna, mniej kofeiny, fajna w smaku, taka też niekwaśna, żadna z tych kaw niekwaśna. No i hit, mój hit, moja ulubiona, mocna dzida, 90% robusty tym razem. 10% arabiki, siekiera, dużo kofeiny, duży kop kofeinowy, goryczkowa, ale nie bardzo gorzka, też nie kwaśna, przepyszna. Zapraszam, adres mailowy macie na dole. Zapraszam, piszcie maila, prześlę wam, jak tą kawę zamówić. No i tyle, moi mili. Ja już po urlopie, choć nie wyglądam, ale jestem Bartkiem, kofikiem z przeszłości, słuchajcie. Także widzimy się w najbliższy poniedziałek na live'ie. Zapraszam was wszystkich, zapraszam do mailowania w sprawie kawy. Jeśli się podobało, dajcie suba. Nadal około 67% z was ogląda, nie subuje. To dla nas ważne, zwiększa nam zasięgi. Dajcie lajka. I słuchajcie, ostatnio widziałem parę ciekawych komentarzy ludzi, którzy mają jakiś problem. Nie wiem, czy ze mną, czy z życiem. I mam dla was zaraz po outro, po końcowym, tym standardowym finisherze Coffee Doctor, mam dla tych osób piękny przekaz, który przesłał mi kolega i naprawdę polecam, także trzymajcie się i zaraz po końcowej planszy zapraszam do obejrzenia przekazu. Pozdrawiam was, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć! Ugh.
każdemu.